Mam przed sobą dwóch zawodników, którzy dzisiaj otrzymali MVP meczu. Po kolei się przedstawcie i w jakim meczu było to MVP? Nikodem Grajewski i to było w meczu LKS. Nie pamiętam z jakim zespołem. Jestem Hubert Karpik i zdobyłem MVP w meczu Żubry Białystok. To był mecz półfinałowy, to tym bardziej gratuluję, a ty miałeś ostatni mecz w grupie. Przypominacie sobie, jaki to był mecz, bo nie pamiętam, ja też już nie pamiętam. Chyba z Częstochową. Parę słów o sobie, jak długo trenujecie, kto was mówił na koszykówkę? Kiedyś trenowałem piłkę nożną, przeniosłem się na kosza, bo jest lepszy. Ale ktoś się namówił, albo po prostu Gordata spotkałeś w Łodzi? I sam chciałem grać w kosza, bo zobaczyłem, jaki ten sport jest fajny. I trenuję już od 2,5 lat. Mnie namówił brat na granie w koszykówkę. On sam gra w U15-1 w Borucie Zgierz i trenuję od 2 lat. Łódzki KS to przecież miasto Marcina Gordata. Mieliście okazję go spotkać, gwiazdę NBA, pogadać z nim chwilę. Był w szkole albo gdzieś. Ja do szkoły nie chodzę, ale raz go spotkałem. Wcale do szkoły nie chodzisz? No. Uczysz się w chmurce? Jeszcze raz? W chmurce się uczysz? Nie. To gdzie chodzisz? Musisz chodzić do szkoły. A nie chodzę do szkoły Gortata. Aha, dobrze. A ty widziałeś, miałeś kiedyś ten... No, widziałem Gortata na Gortat Camp już 2 razy. I też widziałem, jak przyszedł na mecz LKS-u. No, LKS Łódź w ogóle słynie z wysokich koszykarzy, bo nie tylko Gordat, ale chyba Lampy był i jeszcze Wojciechowski. Siatkówka tam jest bardzo dobra. Jakie plany na ten rok? Wygranie sezonu. I dojście do finału Mistrzostw Polski. No, może pójdziecie w ślady chłopaków z rocznika 2011, którzy w Białymstoku byli w finale, ale wy takiego Kwiatkowskiego nie macie 190 wzrostu. Mamy Hugo Polewskiego. Wielki? Wielki. Jest tutaj? Nie, właśnie poszedł gdzieś z tatą, ale nie pamiętam gdzie. Ale wróci jeszcze. Lekka kontuzja była. A z kim gracie w finale? Nie wiem. Bo jeszcze chyba trwa ten drugi półfinał, jak się nie mylę. A jakbyś teraz miał zaprosić kibiców na jutrzejszy finał, to co byś powiedział? Co? Żeby zachęcić, żeby przyjechali tutaj na wasz finał, to co byś powiedział kibicom? No, że będziemy dobrze grać i to w sumie wszystko. Idziemy po swoje, idziemy po mistrza, po czempiona. A już miałeś już na jakimś turnieju medal? Tak, na jednym. Gdzie to było? Chyba we wrześniu. A jakie jeszcze masz elementy gry, które byś chciał bardziej poprawić, które ci nie wychodzą? Trochę atak. Atak. Tutaj? No to ja rzuty, no i też obrona. A jak ja byłem na turnieju w Komorowie, byliście? Ja nie. Ja też nie byłem. Był inny trener wtedy. No to będziemy obserwować, będziemy za chwileczkę rozgrywki się zaczynają. Powalczycie w Łódzkim i jeszcze pewnie na nie jeden turniej was zabiorą. Możecie teraz powiedzieć o swoich planach, marzeniach, o swoich idolach, ulubionych drużynach i kogoś pozdrowić. Pozdrawiam na pewno całą drużynę i rodziców. Moim idolem jest Kyrie Irving. No i chciałbym grać w NBA kiedyś. To moim idolem jest LeBron James i Anthony Davis. I bardzo pozdrawiam całą rodzinę, drużynę i moją klasę. W ogóle podoba wam się tutaj spanie, jedzenie, dojście do hali, sama hala jest okej? Okay? No tak, jedzenie jest bardzo dobre. Jest coś na minus? Na minus jest... Nic nie ma, jest przecudownie. To bardzo dobrze. No niedawno wyście robili Łódeczka Cup, też podobnie chłopcy zakwaterowani w akademikach, bo ten wrzesień to jest taki, że można kwaterować, też macie fajną halę, czyli można powiedzieć, na razie na turniejach jesteście w luksusie. Pozdrowienia, życzę wam oprócz tych MVP jakichś wyróżnień końcowych indywidualnych, ale nie będzie łatwo, ale wszystko zależy właśnie od tego finału. Dziękuję, Zbyszek Bytomski. Hubert Karpik i Nikodem Grajewski. Łódzki! KS!